Dzień dobry moi drodzy, w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy po raz kolejny zrobić code review waszych frontendowych projektów. Dostajemy od was dużo próśb o zerknięcie na wasz kod, na wasze strony i wyrażenie swojej opinii. Także oczywiście my bardzo chętnie to zrobimy i bardzo chętnie wam pomożemy, ale już jakiś czas temu doszliśmy do wniosku, że będziemy to robić w formie wideo, bo to jest dużo bardziej korzystne dla wszystkich. My jesteśmy w stanie lepiej i dokładniej przekazać nasze uwagi, powiedzieć co w waszych stronach, aplikacjach jest spoko, co możemy poprawić, czego tam brakuje, przez co wy dowiadujecie się dużo więcej. No i przede wszystkim wszystkie inne osoby, które również oglądają ten film, dostają dawkę konkretnej wiedzy i praktycznych porad. Jeśli sami chcielibyście się zgłosić do takiego review, to gorąco zapraszamy na grupę naszej społeczności. Link znajduje się w opisie. Tam będziemy wrzucać ogłoszenie i mówić, co trzeba zrobić, żeby do takiego review się zgłosić. Ja mam na imię Filip, jestem programistycznym samoukiem, to znaczy zostałem programistą nie kończąc żadnych studiów informatycznych ani bootcampów. Pracuję jako frontendowiec już od 2015 roku, a na kanale Jak Zacząć Programować dzielę się z wami wiedzą i poradami, które sam bardzo chciałbym usłyszeć na początku mojej przygody z programowaniem. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj przyglądniemy się dwóm projektom. Najpierw projektowi Patryka, który uczy się frontendu od ponad 2 miesięcy i przygotował dla nas taką statyczną stronę internetową biura podróży. Następnie zerkniemy na projekt Damiana, który frontendu uczy się już około 8 miesięcy i przygotował dla nas grę w kości, napisaną w HTML-u, CSS-ie i zwykłym JavaScriptie. I zanim zaczniemy, to jeszcze szybciutko dwie rzeczy. Po pierwsze, wielki szacun i kudos dla chłopaków za to, że przysłali swoje projekty do naszego odcinka. No bo ja, szczerze mówiąc, gdy byłem na ich miejscu, gdy dopiero zaczynałem się uczyć, to bałem się wysyłać takie rzeczy do oceny publicznej. Oczywiście ja mam nadzieję, że chłopaki rozumieją, że absolutnie tutaj nie będę krzyczał po ich projektach ani po nich, tylko postaram się dać im tutaj jakieś wartościowe informacje, które pozwolą im się rozwinąć. No ale takie wysyłanie projektów do publicznej oceny jest poza strefą komfortu wielu z nas. Także jeszcze raz szacun chłopaki. Widzowie, jeśli chcielibyście pokazać swoje wyrazy uznania dla chłopaków, to zostawcie komentarz, napiszcie dobra robota chłopaki. Myślę, że zrobi się im miło i generalnie reszta początkujących, którzy też nas oglądają, zrozumieją, że no jesteśmy tu tak naprawdę dla was i wszyscy razem możemy się czegoś nauczyć. Nikogo tutaj naszym code review nie zjemy i naprawdę warto wasze projekty do oceny wrzucać. Nie tylko oczywiście na nasz kanał, ale też na inne grupy facebookowe i zbierać ten feedback dotyczący swojej pracy. Nic strasznego się wam nie stanie, a możecie się w ten sposób naprawdę bardzo dużo nauczyć. I jeszcze druga rzecz, którą chciałem poruszyć. Oczywiście w projektach, które za chwilę zobaczycie, jest sporo miejsc do poprawy i można by było na pewno je zastąpić jakimiś fajnymi rozwiązaniami, ale ja staram się chłopakom tutaj właśnie pomóc poustawiać te drobne szczeble, to znaczy dać jakieś proste rozwiązania, które pomogą w ich problemach, które pozwolą im pójść z nauką do przodu. No i mam nadzieję, że w przyszłości oni sami sięgną po takie bardziej zaawansowane rozwiązania, czyli po te cięższe drabiny. To nie będzie takie code review, jakie ja robię w pracy swoim kolegom i koleżankom, no bo po pierwsze niestety nie mamy tyle czasu, żebym mógł przeglądać linijka po linijce. Po drugie będę się starał pomóc chłopakom w czasami w dość prosty, łopatologiczny sposób. Mam nadzieję, że dzięki temu lepiej zrozumieją swoje problemy, nie będą ich popełniali w przyszłości, no i rozwiną się jako frontendowcy, jako programiści. Dodatkowo, jeśli będę widział jakieś ciekawe rzeczy, które chłopaki zastosowały w swoich projektach, no to będę starał się je objaśnić tak, żeby wszyscy widzowie, którzy nas oglądają, zrozumieli, co działo się w kodzie. Także nie przedłużając, zaczynajmy z code review. A zatem, moi drodzy, zaczniemy sobie od projektu Patryka. Jak napisał sam Patryk, to uczy się niecałe 2 miesiące CSS HTML i teraz dopiero wchodzi w JS. Głównym założeniem projektu było przećwiczenie poznanych funkcji oraz rozwiązań i przede wszystkim zrobienie czegoś fajnego, z czego będzie zadowolony. No to już patrzymy, Patryk, co tutaj dla nas przygotowałeś. Przede wszystkim fajnie, że stronka jest zahostowana na GitHub Pages. Mogę sobie w nią kliknąć i już mam dostęp. Nie muszę tego kodu ściągać, nie muszę stawiać żadnego projektu, tylko jestem w stanie go już przeklikać. Najpierw zobaczę sobie na to po prostu z perspektywy użytkownika, usera internetu, dam jakieś uwagi. Nie będę się za bardzo skupiał na designie, bo jestem strasznym ogórem, jeśli chodzi o design. No, tylko po prostu dam znać, co tutaj działa, co nie działa. Przeklikamy sobie to trochę pod kątem testowania, pod kątem testerskim, a dopiero później przejdziemy do kodu. Tak więc odświeżę stronę, żeby symulować takie pierwsze wejście.
O, i pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to takie przelatujące ptaszki. Fajnie, że od razu pokazujesz, że znasz animację. Nie wiem, czy to jest zrobione w CSS-ie, czy w JS-ie, za chwilę się tego dowiemy. Szkoda tylko, że to czasami zasłania content, ale o, i tak zniknęło dziwnie. Także, tak jak mówię, tak fajnie, jak mówię, że pokazałeś, że potrafisz animację, ale można to zrobić troszkę w subtelniejszy sposób, gdzieś z boku, żeby nie przeszkadzało aż tak bardzo w odbiorze strony. Oprócz tego widzimy, że mamy tutaj taki slideshow, rozumiem, że jest to strona biura podróży, więc mamy tutaj miejsca, w które możemy podróżować. Dodatkowo nawigację, zobaczmy, czy nawigacja działa. No, fajnie, że po kliknięciu w odpowiedni link przewija nas tak płynnie do konkretnej sekcji. Szkoda tylko, że jak zjeżdżam, to ta nawigacja znika. Moglibyśmy na przykład tutaj zostawić jako górny pasek taką nawigację, żeby ona zawsze była widoczna. Albo po prostu dać taką strzałeczkę w górę po kliknięciu, w którą przewijałoby nas z powrotem na górę strony. To by, myślę, że było ułatwienie dla użytkowników. Podoba mi się taka przejrzystość, prostość tego, jest to dość czytelne, nie ma tutaj problemów z kontrastem. To znaczy w tej sekcji tutaj myślę, że lekkie mogą być, bo widzimy, że tutaj ten odcień troszkę najeżdża na ten ciemny, troszkę się to zlewa. No ale ta sesja jest czytelna. Ładnie jest to w miarę wyrównane, chociaż tutaj jest chyba trochę problem. Wydaje mi się, że te zdjęcia wyjeżdżają w stosunku do tego kontentu wyśrodkowanego, wyjeżdżają nieco w prawo. I dodatkowo mamy taki dziwny efekt, bo po najechaniu zdjęcie się zmniejsza i robi szare. Jeśli można w to kliknąć, tak, po kliknięciu widzimy, że zdjęcie się powiększa i mamy dostęp do takiej galerii. Zazwyczaj ten efekt jest odwrotny, to znaczy po najechaniu coś, w co można kliknąć, się zwiększa i ewentualnie kolor z szarego zmienia się w kolorowy. No ale cóż, taki efekt sobie tutaj wybrałeś. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy nie. Może dowiemy się, patrząc w kod. Dalej, co my tutaj... O, mamy tutaj... Rozumiem, że to jest taki zachęcacz, który ma zwrócić uwagę użytkownika na to, że to jest oferta last minute i jest taka dość wyraźna animacja, zmiana koloru, kształtu i takie przeskakiwanie. Wygląda to mocno agresywnie, ale rozumiem, że chciałeś sobie po prostu tutaj pobawić się trochę animacjami i można to jak najbardziej dopieścić. Wydaje mi się, że tutaj zmieniają się też kolory tekstu. Chyba tak, na pewno, bo przed chwilą był pomarańczowy, teraz już mamy fioletowy, więc pewnie znowu mamy do czynienia z animacjami. No i mamy formularz. Ciekawe, czy formularz działa, zaraz sobie to sprawdzimy. W sumie to nie wiem, czy wiadomość została wysłana, czy nie. Nie dostałem żadnego powiadomienia, ale możemy sobie to sprawdzić jeszcze raz. Wystarczy, że wejdziemy w DevTools, czyli jeśli nigdy nie wchodziliście w DevTools, to wystarczy, że klikniecie prawym przyciskiem myszy, klikniecie zbadaj i otworzymy sobie zakładkę Network, która będzie nas informowała o wszelkich requestach zrobionych na tejże stronie. Więc spróbujmy jeszcze raz. Hejka. Okej, okay, więc wygląda na to, że ten formularz nie jest obsłużony i to jest bardzo często spotykana rzecz w projektach osób początkujących. Ja sam pamiętam, że jeszcze parę lat temu, jak stawiałem swoje pierwsze frontendowe kroczki, to robiłem to samo, dokładnie, robiłem stronę w HTML, CSS, nawet JavaScript, ale formularz nie był obsłużony, był po prostu zwykłym HTML-em i nie dało się z niego wysłać żadnej informacji do użytkownika, żadnego maila i tak dalej. Paradoksalnie, żeby to zrobić, nie trzeba już stawiać jakichś backendów, jakichś serwerów PHP-owych, bo są do tego stworzone odpowiednie serwisy, które pozwalają nam obsługiwać takie formularze bez właśnie użycia jakichś backendów czy innych języków. Jednym z nich, chyba takim najpopularniejszym, jest serwis Form Submit, jeśli dobrze kojarzę. Tak, Form Submit.io. Zachęcam do wejścia sobie na tą stronkę forsubmit.io/examples. Z tego, co się orientuję, to jest to bezpłatne. Jest tu fajnie opisane, jak można naprawdę bardzo prosto dodać obsługę swoich formularzy, korzystając jedynie z HTML-a, CSS-a i JS-a na takich statycznych stronach, więc bardzo fajna rzecz. W zasadzie moglibyśmy zrobić kiedyś o tym tutorial, tylko nie wiem, czy będzie wam potrzebny. Zróbmy tak, ja dodam komentarz pod filmem. Jeśli on zbierze sporo łapek w górę, to my dla was taki tutorial przygotujemy, w którym krok po kroku pokażemy, jak korzystać z tego form submit po to, żeby obsługiwać formularze na stronkach statycznych. No dobra, wracam już do strony Patryka, bo się chłopak pewnie niecierpliwy, a ja tu jakieś kocopoły o kanale wygaduję.
Także mamy nasz formularz, który ładnie jest ostylowany, ale no niestety nie działa. Mamy tutaj też jakieś dodatkowe dane kontaktowe. Więc jak na 2 miesiące pracy, oczywiście są tutaj jakieś rzeczy drobne do poprawki, ale przede wszystkim stronka jest czytelna, działa, można się z niej czegoś dowiedzieć. Brakuje mi tylko bardzo tutaj tej obsługi formularza, ale jeśli to dodasz, no to myślę, że będzie naprawdę spoczko jak na taki okres pracy. Zobaczmy, jak zachowuje się na innych rozdzielczościach, to znaczy zmniejszę sobie teraz troszkę ekran. Jest responsywność w miarę zachowana. Sprawdzę też, co się dzieje, jak bardzo przybliżę sobie stronę, no bo też trzeba pamiętać o tym, że osoby z gorszym wzrokiem często korzystają z po prostu z zoomowania. No i ponownie nic się tutaj jakoś nie rozjeżdża. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda jeszcze na mobilu. Żeby to zrobić, oczywiście można otworzyć stronę na mobile, ale ja skorzystam ponownie z DevTools. Wejdę sobie tutaj, kliknę sobie w tę drugą ikonkę od lewej strony, Toggle Device Toolbar. I to pozwala nam zemulować w pewien sposób stronę na konkretnych urządzeniach. Możemy sobie tutaj z listy to wybrać, albo sami wpisać konkretną rozdzielczość. I widzimy, że pojawia się tutaj drobny problem, bo szerokość strony jest większa niż szerokość ekranu, przez co mamy scroll poziomy. Dość częsty niestety szkopuł na tych stronach mobile, ale generalnie tragedii nie ma, to można poprawić drobnym fixem. Fajnie, że jest też dodany hamburger. Sprawdźmy, czy działa. Chyba tak, z tego co się orientuję. I tutaj widzisz, tutaj jest ta strzałka w górę, więc w sumie fajnie by było, jeśli byłaby też dodana na desktopie, bo pozwala nam przeskrolować się do samej góry. Sprawdźmy. Wydaje mi się, że na większej rozdzielczości już nie będzie tego problemu ze scrollem, a niestety jednak dalej się pojawia, więc to możesz sobie na to zerknąć. No dobrze, tyle jeśli chodzi o klikanie po stronce. Przejdźmy teraz już do kodu. Patryk nam podesłał link do swojego GitHuba, więc zerknijmy na niego. No i mordeczko, pierwsza rzecz, której od razu mi tutaj brakuje, to jest brak README. Może pokażę Ci, jak to wygląda na przykładzie jakiegoś mojego repozytorium, więc wejdę sobie w swój profil na GitHubie. No i widzisz, ja tutaj mam dodany plik README, z rozszerzeniem MD. No i wpisane tutaj takie powitalne informacje dla osoby wchodzącej na stronę tego repozytorium na GitHubie. I te informacje są wyświetlane też od razu pod listą plików dostępnych dla użytkownika. To jest taka fajna wiadomość powitalna, można ją wykorzystywać w różnych celach. Na przykład jeśli wysyłasz link do GitHuba jako zadanie rekrutacyjne, to możesz tam opisać, co zrobiłeś, na co ci, nie wiem, zabrakło czasu, co byś zmienił. Przede wszystkim musisz też wtedy opisać, co trzeba zrobić, żeby ewentualny projekt wystartować. Możesz też, jeśli robisz jakieś portfolio, jakiś projekt, którym chcesz się po prostu pochwalić w internetach, to możesz opisać, jak go zrobiłeś, podać link do strony live, gdzie ten projekt można oglądnąć. No i najważniejsza rzecz już w takich codziennych warunkach programistycznych, no to README też służy innym osobom, które wchodzą w Twój projekt, żeby łatwiej mogły się w nim odnaleźć, zrobić jakieś zmiany. Tak jak w przypadku zadań rekrutacyjnych ewentualnie wiedziały, jak go wystartować, na co zwracać uwagę. Więc myślę, że możesz sobie poczytać troszkę o README, jakim celom służy. No, nie ma co czytać, jak go dodać, bo wystarczy go dodać jako plik, tak jak mówiłem, i wpisać w nim informacje, więc możesz sobie też po prostu poeksperymentować z tym, ale na pewno warto go dodać. Struktura plików jest raczej standardowa jak na stronę statyczną, bo mamy index.html, script.js i style.css. Wchodzimy w index.html. No i tu jest wszystko w porządku, mamy standardowy taki markup HTML-owy. Pierwsza rzecz, która rzuca mi się w oczy, niestety, to jest ten odstający tag w tagu head. Tu masz pięknie wszystko wyrównane, a tutaj taki odskok w lewo. No oczywiście dla działania strony to nie ma żadnego znaczenia, ale dla takiej czystej higieny kodu i po prostu lepszego wyglądu fajnie by było to wszystko wyrównać, tak żeby było spójnie. Jeśli korzystasz z Visual Studio Code, to polecam Ci zainstalowanie takiego rozszerzenia Prettier. Ono automatycznie za Ciebie jest w stanie wyrównywać wszystko tak, jak powinno to być wyrównane. Oczywiście to nie musi być tylko Visual Studio Code, bo inne edytory tekstowe też pewnie tego Prettiera używają, ale no jest to naprawdę świetne narzędzie i zobaczysz, że
Jak już raz go użyjesz, to nie będziesz go chciał nigdy odinstalować. Także warto zadbać już od samego początku o takie wcięcia, bo to jest trochę tak jak ze sprzątaniem, że trzymasz porządek przez cały tydzień, a potem wystarczy, że rzucisz, nie wiem, bluzę na krzesło i do końca dnia już masz po prostu całą stertę ubrań i całe sprzątanie, cały porządek się zawalił. Z HTML-em i w ogóle frontendem i kodem jest bardzo podobnie, także trzeba o to dość rygorystycznie dbać, bo im czystszy kod, tym łatwiej się nam będzie w nim potem odnaleźć. Przejdźmy do tagu body, w którym widzimy, że mamy użyty piękny semantyczny tag header, reprezentujący taki główny nagłówek naszej strony. A w nim znajduje się zdjęcie o klasie header. Ok, troszkę dziwnie to wygląda, ale powiedzmy, że miało pewnie jakiś swój cel. Ok, problem jest taki, że to zdjęcie ma atrybut alt ustawiony na widoki. Domyślam się, że na stronie to jest to zdjęcie, jeszcze tylko sprawdzę, żeby mieć pewność. Tak, to jest to zdjęcie, które obserwujemy i które mamy tutaj w kodzie. Jeśli chodzi o atrybut alt, to on jest używany głównie z myślą o screen readerach, czyli o takich czytnikach ekranu, które umożliwiają osobom na przykład niewidomym korzystanie z internetu. I w atrybucie alt wpisujemy to, co reprezentuje dane zdjęcie. Tylko że jeśli zdjęcie, okej, reprezentuje tutaj jakieś widoki, to się zgadza, tylko że jeśli ono nie wnosi tak naprawdę żadnej informacji dodatkowej dla użytkownika korzystającego właśnie na przykład z czytnika stron internetowych, no to po prostu lepiej tego nie dodawać, bo to tylko zwiększa ilość kontentu, który on albo właściwie ten czytnik musi przeorać, żeby wyciągnąć ze strony internetowej jakieś informacje. W takim przypadku atrybut alt lepiej ustawić na pusty string i wtedy on, co znaczy to zdjęcie, zostanie pominięte przez czytnik stron internetowych. Poniżej mamy div ze znajdującym się w środku tagiem h1 i w tagu h1 mamy informację Turcja. Rozumiem, że to jest kraj, który tutaj wyświetlamy. Generalnie tag H1 to powinna być, albo w zasadzie tag H1 powinien w sobie zawierać najważniejszą informację o tej stronie. Mam wrażenie, że Turcja, albo właściwie nazwa kraju, który pokazujesz na tej slajderze, to nie jest najważniejsza informacja na tej stronie. To jest moim zdaniem najważniejsza informacja na tej stronie. Nazwa tego biura podróży i to ona powinna się w takim tagu H1 znaleźć. Co ważne, tag H1 powinien występować tylko w jednym miejscu na stronie, no bo tak jak powiedzieliśmy, to jest jedna najważniejsza informacja. Więc to bym zmienił. To w zasadzie no, nie kwalifikuje się dla mnie jako nagłówek, zaraz troszkę pewnie o nagłówkach więcej powiemy, więc to mógłbyś na przykład zamienić na jakiś span. Idąc dalej mamy kolejny semantyczny tag nawigacja, także kolejny plusik. Tutaj widzę taki trochę dysonans, bo masz tak nawigację i w środku masz linki, czyli tagi anchor i one mają klasę nav. To jest troszkę mylące, tak mi się wydaje, bo ten link nie jest nawigacją, on jest ewentualnie takim navigation item, więc taką klasę mógłbyś tutaj dać. Jeśli masz problemy z nazewnictwem albo troszeczkę się czasami w tym nazewnictwie gubisz, bo to jest bardzo zrozumiałe na początku, to nie jest prosta rzecz, to polecam ci zainteresowanie się taką metodyką BEM, w skrócie od Block Element Modifier, która bardzo, naprawdę bardzo pomaga ogarnąć sobie lepiej nazewnictwo elementów HTML i potem też niezwykle przydaje się w stylowaniu. Także oczywiście zostawimy link w opisie do jakiegoś artykułu, który tę metodykę czy metodologię opisuje. No i będziesz sobie ją mógł ogarnąć i wprowadzić pewne zmiany w swoim kodzie. Rozumiem, że mamy tutaj puste linki, ale te linki działały, więc pewnie są dodane w JavaScriptie. Fajnie, że skorzystałeś też z unordered list i takich semantycznych tagów list item, jeśli w momencie, w którym wyświetlasz listę. No i dla głównego kontentu swojej strony używasz tego main, więc to też jest jak najbardziej ok. Tutaj jeszcze rzuciło mi się w oczy, przepraszam, że troszkę tak skaczę. Ponownie masz no trochę niewyrównane tutaj te domknięcia, prawda? Zaczynasz domknięcie tutaj, więc normalnie spodziewałbym się zamknięcia tagu div gdzieś w tym miejscu. Dodatkowo pojawia się tu sporo takich white spaces, czyli takich przerw, niekoniecznie
konsekwentnych czasami. No i ponownie, jeśli skorzystasz z Prettiera, to to wszystko za ciebie zrobi komputer albo właściwie edytor tekstowy, nie będziesz się musiał tym przejmować, więc jeszcze raz zachęcam do korzystania z Prettiera. Ale wracając do tagu main i głównej zawartości naszej strony, no to widzę tutaj dość poważny problem, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale przed chwilą wspominałem o tym, że tag H1 na stronie powinien być tylko jeden, a tutaj już mamy dwa tagi. Więc może teraz troszkę wytłumaczę, o co z tymi nagłówkami chodzi. W jednym z filmików opowiadałem kiedyś o tym na przykładzie spisu treści w książce, więc może dzisiaj porozmawiamy o przykładzie menu w restauracji. Jaką by tu wymyślić restaurację, którą wszyscy znają? O, restauracja pod złotymi łukami, prawda? Wyobraźmy sobie menu McDonalda, prawda? Mamy McDonald, jakieś grube, duże. Potem mamy rozpisane jakieś kategorie jedzeniowe, czyli mamy prawdopodobnie, co tam się je w Macu, nie wiem, ja nigdy nie jadłem, ja tylko fit. Mamy pewnie Mac zestawy, mamy burgery i mamy McFlary? Chyba było coś takiego, nie? To może inaczej, może napiszę słodkości i tam będziemy mieli McFlary. No i już w każdym z tych, w każdej z tych kategorii potem mamy kolejne jakieś opcje, czyli mamy na przykład Mac, zestaw, nie wiem, zestaw powiększony, zestaw dla dzieci, Happy Meal, tak? No i jakiś tam, nie wiem, zestaw kurczak. Potem w burgerach mamy Big Maca i mamy na przykład, nie wiem, wieś Maca, chyba było coś takiego. O, no i oczywiście mamy czasami burger Drwala. Pozdrawiam wszystkich fanów, szczególnie Kacpra, który jest też fanatykiem burgeru Drwala. No i mamy słodkości, a w słodkościach często właśnie jakieś McFlary i na przykład, nie wiem, no podepnijmy kawę pod słodkości, prawda? Więc główna informacja na stronie, potem jakieś podkategorie i podpodkategorie, prawda? To, co znajduje się w kategoriach. No i jakbyśmy na to popatrzyli z perspektywy HTML-a, to to powinien być H1, nagłówek 1. To mogłyby być nagłówki H2. A to już poszczególne elementy tych kategorii mogłyby być nagłówki H3. I teraz bardzo ważna rzecz, na stronach generalnie nie zaleca się przeskakiwania tych nagłówków. To znaczy, przykładowo, na stronie nie powinny znajdować się tylko tagi H1 i H3. Jeśli potrzebujemy użyć tagu o rozmiarze H3, no to musimy dodać tag H2 i ostylować go właśnie w sposób taki, żeby przypominał tag H3, czyli na przykład zmniejszyć mu font size, prawda? No to znaczy, nie musimy. No to nie jest jakby nielegalne, ale to jest uznawane po prostu za złą praktykę, więc starajmy się trzymać hierarchię tych nagłówków. Od największego, który, przypominam, powinien być tylko jeden na stronie, po kolei stopniując do coraz mniejszych. Wracając do twojego kodu, myślę, że ten H1 moglibyśmy wyciągnąć też jakby to już, o czym mówiliśmy, prawda? To jest najważniejsza informacja na twojej stronie, nazwa biura podróży. Moglibyśmy tę informację wyciągnąć trochę wyżej, ponad tę sekcję, tak żeby się wyróżniała. No i oczywiście w takim przypadku, no to już zdecydowanie musimy pozbyć się tego tagu H1 z nazwą kraju. Zobaczmy, co tutaj mamy dalej. Tu już jest jak najbardziej ok. Mamy H1 i potem H2, które wskazują mniej więcej na nazwy sekcji, więc fajnie to wygląda. Rzuca mi się w oczy coś takiego, że mamy tutaj div o klasie P, a w jego środku znajduje się tag P. Nie wiem, co to ma na celu, być może wyjaśni się w CSS-ie, ale jestem prawie przekonany, że mógłbyś tego uniknąć i po prostu dodać jakąś klasę, dzięki której mógłbyś ostylować ten paragraf, zamiast dodawać jeszcze dodatkowy div. Wtedy by to naprawdę ładnie semantycznie wyglądało, jakby miałbyś tag article, miałbyś H2, image i paragraf, więc byłoby super. Ponownie problem tutaj z altami. Z perspektywy usera, który obrazków nie widzi, one jakiejś szczególnej informacji nie zawierają, prawda? Zwłaszcza ta roślinka i ten pan. No bo jeśli to jest jakiś ważny skan jakiegoś certyfikatu, na przykład, nie wiem, certyfikat jakości sołtysa gminy Pcim, no to warto o tym dać informację i wtedy można tutaj w tym alcie wpisać, że to jest certyfikowane biuro podróży albo coś takiego. Przepraszam, kompletnie nie znam się na certyfikacjach biur podróży, więc trochę rzeźbię na gorąco. W każdym razie, jeśli jest to konkretna informacja, która w odbiorze strony może coś zmienić, no to wtedy tego tagu alt warto użyć.
albo właściwie warto w nim coś wpisać, no bo w przeciwnym wypadku, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, zostawiamy go po prostu raczej jako pusty string. Mamy dalej sekcję o klasie galery i kierunki podróży w 2022 roku. Oj, to już rozumiem, że na 2021 się nie załapie. No nic, miejmy nadzieję, że chociaż za rok się uda. W każdym razie tutaj ponownie taki drobny szczegół, ale to się troszeczkę składa na cały odbiór strony. No i przede wszystkim też tobie może czasami przeszkadzać w pisaniu kodu dalej. No, widzę, że mamy tutaj lightboxa, czyli taką wtyczkę do wyświetlania obrazków w formie takiej galerii. W sumie powinienem to poznać, ale już dawno nie korzystałem z jQuery. No to Patryku, myślę, że pierwsze ćwiczenie dla ciebie teraz, jak już oglądasz sobie ten filmik, to będzie wyrzucenie lightboxa, wyrzucenie jQuery i zrobienie takiej galerii samemu w HTML-u, CSS-ie i JavaScriptie. Jeśli chodzi o tę listę, no to właściwie to jest lista tagów, ale nie znajduje się ona w takiej liście, więc super by było, gdybyś to zrobił w takiej formie, jak miałeś tutaj wyżej. Wiem, że już znasz te tagi, więc masz po prostu listę itemów, fajnie ją umieścić w tagu unordered list i potem każdy z tych linków w tagu list item. Tutaj też dodaje ci się trochę takich podwójnych białych linii. Dodanie czasami pojedynczej linii po to, żeby rozgraniczyć content, jest jak najbardziej ok, sam to robię. No ale dwie linie, albo tu już mamy w ogóle trzy linie, no to już nie wygląda za fajnie. Myślę, że jedna linia to jest taki max, którego się można dopuścić, także też fajnie by było, gdybyś sobie to poprawił. O, i tutaj masz, no super masz to zachowane, bo masz dokładnie pod tagiem H2, masz rozpisane tagi H3 i to się prezentuje na twojej stronie, rozumiem, w ten sposób. To jest tak H2, tylko sprawdzę dla pewności. A tutaj masz tagi H3. No więc bardzo fajnie, dokładnie tak jak w naszym McDonaldowym menu, o którym mówiliśmy, tylko po prostu musisz pamiętać o tym, że tag H1 na stronie powinien być tylko jeden. No i najciekawsze na koniec. Mamy formularz i jeśli nic nie jest dodane w JavaScriptie, to on faktycznie nie jest obsługiwany tak jak mówiliśmy. Ponownie tutaj taka drobnostka, brakuje ci spacji. Masz input do wpisywania e-maila i on ma type tekst. Pokażę ci teraz sztuczkę. Tak wygląda już na telefonie twój input i tak wygląda wpisywanie do niego informacji. Jakby da się to jak najbardziej zrobić, po prostu wpisuję ten swój e-mail w input z type text, ale popatrz teraz, jak wygląda użycie inputa, kiedy damy mu type e-mail. Zobacz, że jakby przyciski się zmieniły i ja teraz mogę przede wszystkim wklepać tutaj swój e-mail z pamięci telefonu, ale mam też dostęp na przykład do małpy na klawiaturze, co jest mega, mega ułatwieniem dla osób korzystających z telefonów. No i oczywiście na desktopie, ponownie wracając do czytników stron internetowych, to też daje dużo lepszą informację tym czytnikom. A propos czytników, to niestety brakuje tutaj też takiego tagu label, po polsku pisząc, label chyba się to wymawia po angielsku, w każdym razie tak jak sama nazwa wskazuje, jest to pewnego rodzaju etykieta dla inputu, która czytnikowi też jest w stanie bardzo pomóc i wskazać, co w danym polu się znajduje, co tak naprawdę użytkownik czy użytkowniczka będą wpisywali. Mamy potem pole text aria z pustymi atrybutami. Nie rozumiem troszkę, po co te atrybuty są puste, więc prawdopodobnie można się ich pozbyć. A jeśli chodzi o dodawanie takich klas sc, far, fasp, fab, szczerze nie mam bladego pojęcia, co one znaczą. Ostrożnie z nazywaniem klas skrótami, bo obawiam się, że jeśli za jakiś czas wrócisz do kodu, to możesz nie pamiętać, co te skróty oznaczały. Dane kontaktowe są podane w formie, no praktycznie tekstu, bo tutaj niestety te linki donikąd nie prowadzą, więc to też można poprawić. Możesz dodać sobie tutaj na przykład swój właśnie adres e-mail, przepraszam, adres e-mail tego biura podróży i poprzedzić go takim prefiksem mail to dwukropek i wtedy po kliknięciu w ten link otworzy się klient pocztowy, co też jest takim dość spoko ułatwieniem dla użytkownika. Podobnie jest z numerem telefonu, musiałbyś sobie ten numer objąć w link i dodać mu prefiks tel, z tego co pamiętam, tel dwukropek. I wtedy jakby wchodząc na telefonie, na stronę internetową i klikając w taki link, od razu wybierze się opcja jakby połączenia z tym numerem telefonu, więc to też jest mega, mega wygodne. Przejdźmy teraz do twoich styli i zobaczmy, co tam nastylowałeś ciekawego. Oczywiście nie będę tutaj aż tak bardzo skrupulatnie wszystkiego przeglądał, bo niestety nie mamy na to czasu, a myślę, że dałem ci już sporo do rozkminy, jeśli chodzi o HTML, ale na pewno coś tutaj znajdziemy. Ponownie white spacey, tutaj ta sama zasada co w HTML-u, czy mamy porządek. Jeśli chodzi o właśnie odstępy między konkretnymi regułami, a nawet tutaj widzisz, pojawiają się takie rzeczy.
taka schludność, którą jakby możesz wprowadzić, eliminując te problemy, na pewno zrobi dobre wrażenie na potencjalnych jakichś rekruterach czy osobach reviewujących ten kod. Podobnie jest z taką konsekwencją w pisaniu już konkretnych reguł. Zobacz, że tutaj masz na przykład odstęp pomiędzy regułą a jej wartością, a tutaj tego nie masz. Możesz zamienić taki zapis, margin 50 pikseli 0, 50 pikseli 0, który przypomnę tylko dla osób, które być może zaczynają z CSS-em, że to oznacza, że margin od góry będzie miał wartość 50 pikseli, od prawej 0, od dołu 50 pikseli i od lewej 0. Możesz to zamienić na krótszy zapis i pozbyć się tych dwóch wartości, bo to będzie oznaczało dokładnie to samo. To znaczy wtedy, jeśli zostawisz sobie tutaj wartość 50 pikseli 0, to wartość górna i dolna przyjmie wartość 50 pikseli, a prawa i lewa 0, więc taki szybszy zapis. Masz tutaj style dla klas art 1, art 2 i art 3, ale nie widzę, żebyś to dalej gdzieś wykorzystywał, takie nazwy, jeszcze tylko sprawdzę. Tutaj są pewnie jakieś media queriesy. No tak, zobacz, masz style dla art 1, art 2, art 3, ale nie masz osobnych styli dla każdego z tych elementów, więc równie dobrze mógłbyś każdy z tych elementów po prostu oznaczyć klasą art i mieć tylko jedną taką klasę, którą ostylujesz. O ile oczywiście tych selektorów rozróżniających kolejne artykuły nie wykorzystujesz w żaden sposób w JavaScriptie, no to myślę, że można to zamienić po prostu na art i takie selektory, i takie klasy też zmienić w pliku HTML. O, i mamy animację, fajnie, że tak jak sądziłem, fajnie, że te animacje nawet tych ptaszków są zrobione w CSS-ie, a nie w JS-ie, bo oczywiście od animacji JS-owych już dawno temu się odchodzi. Także kudos za animację, ćwiczę, bo są naprawdę fajne i można z nich dużo wycisnąć. Zastanawiam się, co znaczy ta wartość both, animation both, aż sobie sprawdzę. Animation fill mode. A few moments later. O rany, czyli rozumiem, że określasz, co się tak naprawdę dzieje? To znaczy, jeśli określasz jakieś style w animacji, to jesteś w stanie powiedzieć, że takie style mają być zachowane albo przed animacją, albo po animacji, albo przed i po, albo w ogóle. No to, Patryku, powiem ci teraz, że mi zrobiłeś dzień, bo nie miałem pojęcia, że to istnieje i strasznie często po prostu źle podchodziłem do problemu, mimo tego, że animacji się uczyłem już jakoś parę lat temu, to jakby myślałem, że to zawsze trzeba tak robić. Ajajaj, no proszę. Widzicie, to jest właśnie piękne w takim działaniu społeczności i programowaniu, że Patryk, który uczy się frontendu dopiero 2 miesiące, może nauczyć czegoś już mnie, który z frontendem ma doświadczenie już od 2015 roku. Oczywiście to też nie mówię, że jest jakoś nie wiadomo ile, ale no super, super, że się czegoś tutaj ciekawego dowiedziałem. Także jeszcze raz dziękuję ci bardzo. No i fajnie, że tego użyłeś, jak najbardziej poprawnie użyta animacja. Dodatkowo podoba mi się też to, że rozgraniczasz sobie te swoje style dla konkretnych sekcji komentarzami. Oczywiście w przyszłości pewnie będziesz chciał się zainteresować tematem modułowości tych styli, po to, żeby można było je rozbijać na już konkretne pliki. Możesz to zrobić w CSS-ie, po prostu dodając kilka plików ze stylami, albo zainteresować się też tak zwanymi preprocesorami. Jeśli jeszcze o nich nie słyszałeś, to oczywiście też zostawimy link w opisie do konkretnych tematów. Dzięki preprocesorom naprawdę będziesz mógł w dużo bardziej skalowalny sposób korzystać ze styli i stylować swoje stronki. Także na koniec przejdźmy jeszcze szybciutko do JavaScriptu. I domyślam się, że cały JavaScript, oprócz oczywiście lightboxa, o którym już wspominaliśmy, znajduje się w pliku JS. No i tutaj fajnie już widzę, że masz podobnie to podzielone. Nie ma chyba tego kodu jakoś super dużo, 100 linii, no powiedzmy, że będziemy w stanie to wszystko ogarnąć, więc jakby to, że umieściłeś to w jednym pliku dla tak prostej strony, jest ok. No generalnie docelowo staramy się jak najbardziej separować tę logikę, to znaczy jeśli masz jakąś logikę potrzebną tylko w headerze, no to ona raczej powinna wylądować w osobnym pliku, jakimś header.js, potem mieć osobny plik nav.js, no ale tak jak podkreśliłem, na potrzeby tak małego projektu jest jak najbardziej ok. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, ok? Tutaj też masz pewną niekonsekwencję, bo czasami dodajesz średniki, a czasami tego nie robisz, tak jak tutaj, więc fajnie by było, żebyś trzymał się po prostu jednego stylu. Już nie chcę wchodzić w dysputę, czy średniki są potrzebne, czy nie, bo mogę się pewnie narazić kilku internautom.
Także to już zostawiam do subiektywnej oceny, ale po prostu jeśli się już na coś zdecydujesz, no to fajnie by było się tego trzymać. Bardzo fajnie, że korzystasz już z nowszych rzeczy do wybierania elementów, mimo tego, że masz jQuery na stronie, no to jak widzisz, można to robić za pomocą tego, co udostępnia nam JavaScript już, więc super, że z tego korzystasz. Trochę myląca jest ta nazwa tych stałych. Image change, destination change. Bardziej pasuje mi to do nazwy zmiennych, bo jakby czytając image change, myślę, że coś będzie się działo, a to jest po prostu... Dla mnie to jest jakby image list, prawda? Lista naszych zdjęć. Podobnie z destination list, lista naszych destynacji, czyli naszych celów podróży, prawda? Więc myślę, że taką nazwę można zmienić. No generalnie nazywanie zmiennych i metod i w ogóle nazywanie czegokolwiek w programowaniu to jest bardzo ciężka sprawa, której będziesz się uczył jeszcze długo, długo, także nie przejmuj się, ale możesz się po prostu zastanawiać, czy nazwa, którą przepisałeś do zmiennej lub do jakiejś funkcji, na pewno określa to, co ta zmienna reprezentuje, albo to, co dana funkcja robi. Okej, fajnie, że zakodziłeś sobie tutaj slider za pomocą takiego zwykłego JS-a i HTML-a i CSS-a. Nie musiałeś do tego używać Lightboxa, więc jestem przekonany, że za chwilę też będziesz mógł spokojnie to jQuery ze strony wywalić i pozbyć się... Znaczy, galerii się nie pozbywaj, prawda? Tylko zrób ją po prostu w HTML-u, CSS-ie i JS-ie, a nie w Lightboxie. Super to będzie ćwiczenie dla ciebie, moim zdaniem. Tu jest to, o czym mówiliśmy, czyli linki nawigacji są obsługiwane w JS-ie, a nie za pomocą zwykłego HTML-a i atrybutów href. Czyli przykładowo po kliknięciu linku z klasą last minute strona scrolluje się do elementu z klasą LM, czyli domyślam się, że to też oznacza last minute. No to mam dla ciebie takie ćwiczonko. Po pierwsze, naucz się nasłuchiwać na kliknięcia za pomocą JS-a, nie za pomocą jQuery. To naprawdę jest dość proste. Ja wierzę, że dasz sobie bez problemu radę. Drugie zadanie jest trochę związane ze skalowalnością, no bo wyobraź sobie, że dodajesz teraz więcej linków na stronie i za każdym razem będziesz musiał dodawać po raz kolejny te w sumie 5 linii pod spodem i obsługiwać te kliknięcia. Więc zadanie dla ciebie jest takie, żebyś napisał sobie funkcję, która przyjmuje właśnie selektor albo już w ogóle cały element i to do niego się scrolluje. Wtedy taką funkcję będziesz mógł sobie wywoływać tutaj jako callback tej funkcji po kliknięciu. No i na koniec mamy też funkcję tworzącą nasze papuszki. Generalnie spoczko, że chciało ci się to zrobić w JS-ie, bo jest chyba wygodniejsze niż pisanie takich 12 papuk w HTML-u i tworzenie takiej dużej ilości kodu HTML. Także w sumie to też propsuje jak najbardziej. A czasami można sobie w ten sposób pomóc JavaScriptem, czasami, nawet bardzo często powinniśmy sobie pewnie pomagać w taki sposób JavaScriptem. Także troszeczkę udało mi się tutaj powiedzieć, głównie o HTML-u, ale mam nadzieję, że jakieś zagwozdki CSS-owe i JS-owe też ci dałem. Oczywiście w razie pytań to proszę pisz śmiało w komentarzu, gdybym się w czymś przejęzyczył albo coś powiedział niejasno, bo też jestem tylko człowiekiem i się mylę. No i oczywiście zachęcamy do wprowadzenia zmian i pochwalenia się tym, jak ci z poprawkami poszło. Także Patryk, jeszcze raz wielkie dzięki za przesłanie strony. Bardzo się cieszę, że zajawiłeś się tak tym frontendem i mam nadzieję, że będziesz dalej w niego brnął, rozwijał się. No i już niedługo zobaczymy kolejne efekty twojej pracy i progresu. Jeszcze raz dzięki, trzymaj się i powodzenia. Przejdźmy teraz do drugiego projektu, czyli gry w kości Damiana. Na ekranie startowym widzimy taki formularz, w którym możemy wybrać liczbę graczy. Aha, mamy tylko jednego albo dwóch. Więc tutaj pasuje mi bardziej input type radio niż input type number, bo mamy tylko dwie opcje, jeden gracz lub dwóch graczy, więc moglibyśmy zamiast takiego licznika w zasadzie użyć tutaj radio batonów. Mamy też inputy z nazwą, w których wprowadzamy nazwę gracza, więc wprowadzę tutaj swoje imię. Jeszcze tylko sprawdzę może, czy jest walidacja. O, jest walidacja w postaci alertów, także już tutaj pierwszy kudosik, Damian. Fajnie, że o to zadbałeś. No i sprawdźmy, jak to wygląda. Rozpocznijmy grę. A widzimy, że tutaj CSS-owo wizualnie wygląda to dość prosto, ale z tego, co zdążyłem rzucić okiem w kod, to Damian raczej mocno się skupił na JS-ie i my też tutaj, przyglądając się temu projektowi, skupimy się właśnie na JavaScriptie. Jeśli nigdy nie graliście w kości, to taki bardzo szybki kurs. W swojej rundzie możecie rzucić kośćmi, następnie z kości, pięciu kości, które tutaj się wylosowały, możecie wybrać te kości, które przerzucicie. No i widzicie, że mamy tutaj opcję przerzuć kości. Możemy te kości przerzucić w sumie trzy razy, jeśli się nie mylę. Tutaj nie wybrałem żadnej kości, więc nie pozwala mi przerzucić. Fajnie, że o to znowu jest zadbane.
No i na koniec, w zależności od tego, jaką kombinację kości tutaj mamy, możemy wybrać jedną z dostępnych opcji. Przykładowo, jeśli wybierzemy sobie tutaj piątki, to do naszego wyniku zostanie dodana suma piątek z wylosowanych kości. A więc generalnie tak to działa. W każdej swojej turze rzucamy kośćmi, a następnie klikamy tutaj w kolumnę, w której wpisuje się nam wartość, nasz wynik. Gramy przeciwko komputerowi, no i generalnie wygrywa ta osoba, która po zakończeniu wszystkich 13 rund będzie miała więcej punktów. Więc ja tutaj szybciutko się jeszcze przyklikam do końca, żeby zobaczyć, jak wygląda zakończenie rundy. I widzimy, że po ostatniej rundzie dostajemy też komunikat w formie alertu, że wygrał komputer, uzyskując 162 punkty. Także fajnie, że jest informacja o tym, co stało się na koniec. No i mamy po zakończeniu gry reset do tego początkowego stanu. Więc działa to całkiem spoko. Ja też grałem sobie w tę gierkę jeszcze chwilę wcześniej i naprawdę nie znalazłem tam jakichś specjalnych błędów. Więc duży, duży kudos, Damian. Zwłaszcza, że już wiem, że to jest napisane w czystym JavaScriptie. Nie użyłeś do tego frameworków. I to jest naprawdę coś, co ja osobiście bardzo sobie chwalę wśród osób, które gdzieś tam zaczynają swoją przygodę z frontendem i próbują dostać swoją pierwszą pracę. Dobrze, przejdźmy już teraz do kodu i zobaczmy, co tutaj utworzyłeś ciekawego. I jak widzimy, tutaj mamy dodany plik README, jest tutaj króciutki opis też, o czym jest ta gra, w jakim języku jest dostępna, co trzeba zrobić, żeby wystartować, gdzie można znaleźć zasady, także jest to taki opis działania strony, troszkę tutaj nie ma informacji o tym, jak projekt wystartować, ale jest informacja o technologiach i jako, że jest to statyczna strona, no to myślę, że każdy sobie tutaj poradzi. Fajnie, że dodałeś link do stronki live. I tutaj jest jeszcze informacja o tym, że by strona działała, to musimy używać nowej przeglądarki, ponieważ projekt wykorzystuje feature ECMAScript 6. Zobaczymy, czy w kodzie jest to gdzieś obsłużone, zakomunikowane użytkownikowi. Dobrze by było, ja niestety nie mam w tej chwili na szybko jak sprawdzić, czy to by zadziałało. No okej, okay. I skoro jest to statyczna, zwykła strona internetowa, no to zacznijmy oczywiście od pliku index.html. I zobaczmy, co tutaj się dzieje. To, na co patrzę, to co teraz zaznaczyłem na niebiesko, reprezentuje ten oto ekran, ten ekran startowy. No i jak powiedziałem na początku, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale użyłem słowa formularz. Tymczasem to nie jest formularz, przynajmniej nie ten HTML-owy, nie ten semantyczny HTML-owy formularz. Użyłeś tutaj, Damian, divów wszędzie. Jakby jest to ok, to działa, ale podobnie jak w przypadku projektu Patryka, fajnie by było używać tych tagów, które są dokładnie przeznaczone do tego zadania. Więc moglibyśmy tutaj te divy zamienić na formularze. Widzę, że nawet do tej ilości graczy nie jest użyty input type number, tylko to są po prostu zwykłe elementy i rozumiem, że to jest wszystko obsłużone w JavaScriptie. Także fajnie by było zrobić tutaj formularz z inputami type radio, żeby wybrać ilość graczy, no i oczywiście zostawić input type text. Button mamy, więc jest wszystko ok. Generalnie całą naszą grę, czyli właśnie ten ekran startowy, jak i tą już samą grę w kości, nawet ekran zasad, mamy wpisaną jakby w jednym pliku, więc robi się nam tutaj taki duży monolit, ale powiedzmy, że gdzieś tam na początku jest ok. Oczywiście w przyszłości pewnie będziesz chciał sobie to jakoś rozdzielać, na przykład umieścić ten formularz startowy na jednej podstronie, a tą grę na drugiej. No to jest jedno z rozwiązań, oczywiście oba mają swoje plusy i minusy. Ty tutaj zdecydowałeś się umieścić wszystko w jednym pliku, no i myślę, że jest to ok. Tak jak wspominałem, mamy tutaj również taką planszę z zasadami. Pokażę, jak ona jeszcze wygląda na stronie, więc szybciutko wpiszę sobie tutaj swój nick. To jest ten HTML, to jest ten kod, na który przed sekundą patrzyliśmy, prawda? Mamy tutaj taki wyskakujący pop-up z zasadami. To, co rzuca mi się tutaj w oczy, to fakt, że użyłeś do opisu tej planszy tagu H2 i zaraz pod nim znowu używasz tagów H2. I jeśli oglądałeś ten fragment, w którym robiliśmy review kodu Patryka, no to tam wyjaśnialiśmy już, o co chodzi z headerami, więc myślę, że to jak najbardziej może być tag H2. Natomiast to dla mnie już powinny być tagi H3, prawda? Bo one niejako zawierają się w tym kontenerze opisanym przez jako zasady gry w kości. Więc myślę, że to można byłoby poprawić.
tak jak powiedziałem już na początku, tutaj nie będziemy się specjalnie skupiali na tym, co jest w HTML-u. Na pewno coś byśmy tutaj znaleźli, ale jednak bardziej chcemy skupić się na tym, co nas czeka w JavaScriptie. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Przede wszystkim pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to mamy takie dwa skrypty. Type module i skrypt no, z atrybutem no module. Skrypt type module kieruje nas do pliku games.js, a skrypt no module kieruje nas do pliku js/fallback.js. I sprawdźmy, co jest w tym pliku fallback.js. Jak widzimy, po załadowaniu tego skryptu wyskakuje alert, że twoja przeglądarka nie obsługuje najnowszych standardów, dlatego gra nie będzie działać poprawnie. Także już wyjaśnię, o co chodzi z tym atrybutem no module. W nowszych przeglądarkach, w tych, w których syntax ECMAScript 6 jest już wspierany, użycie tego atrybutu no module sprawi, że ten skrypt się nie wywoła. Z kolei w starszych przeglądarkach ten skrypt zostanie wywołany, ponieważ on nie rozpoznaje takiego atrybutu no module. Niestety w starszych przeglądarkach z kolei skrypt o type module nie zostanie wykonany, no bo starsze przeglądarki nie mają dostępu do tego feature'a i nie wczytają tego pliku game.js. Czyli jest to swego rodzaju taki if, no bo będziemy mieli tylko dwa przypadki. Albo mamy starsze przeglądarki, które nie wspierają zarówno atrybutu node-module oraz type-module. W takim przypadku ten skrypt nie zostanie wczytany, natomiast ten zostanie wczytany. Albo mamy nowe przeglądarki, które wspierają obie te rzeczy, to znaczy type-module i node-module. W tym przypadku skrypt fallback nie zostanie wczytany i skrypt game.js zostanie wczytany, więc fajnie, Damian, że tutaj zadbałeś w taki sposób o to, żeby ta strona, no może nie była grywalna na wszystkich przeglądarkach, ale przynajmniej dajesz jakąś informację, co trzeba zrobić, żeby zagrać. Oprócz tego dodajemy tutaj też skrypt rules.js i zerknijmy sobie na niego, co on robi. Rozumiem, że to jest skrypt odpowiedzialny za wyświetlanie tej listy zasad, którą przed chwilą widzieliśmy. I trochę szczerze nie rozumiem, dlaczego on się tutaj znajduje, bo o ile games.js, to rozumiem, jest taki twój główny plik JS-owy, który wszystko startuje, wszystko w nim się dzieje na początek. I o ile fallback jest też dla mnie zrozumiały, bo kierujemy się do niego, kiedy no, nie wspieramy tych nowszych feature'ów javascriptowych, tak widzę, że masz tutaj już wydzielone jakieś inne komponenty JS-owe i myślę, że plik rules.js też powinien się w nich znaleźć. Jakby nie rozumiem troszkę, dlaczego jest na tej samej wysokości, co pliki game.js i fallback.js. Także myślę, że to można w pierwszej kolejności przenieść. No to zobaczmy, co nas czeka w pliku game.js. OK, czyli korzystasz tutaj już z ECMAScriptowych klas i zaciągasz sobie też jakieś swoje dodatkowe komponenty, które podefiniowałeś. Także fajnie, że tutaj zacząłeś sobie to rozbijać, a nie masz takiego jednego wielkiego monolitu. No ale wiemy, że na razie sama definicja klasy nic nie robi, więc oj, tu mamy trochę dużo linii już, jak na jedną klasę. A zaraz zobaczymy, gdzie się to kończy. Kończy się aż przy 300 liniach, prawie na tych 300 liniach. Zaraz wrócimy do tych 300 linii, ale w każdym razie chodzi mi o to, że sama definicja klasy nic nie robi. Dopiero tutaj tak naprawdę coś się dzieje. Tworzymy stałą game i konstruujemy instancję klasy game. Także dzięki GitHubowi możemy sobie teraz tutaj tak szybciutko przeskakiwać i patrzymy, co dzieje się w konstruktorze. Czyli to, co tutaj mamy opisane, dzieje się w momencie wywołania new game. Mamy tutaj metodę init variables, ma to dla mnie jak najbardziej sens. Masz tutaj sporo zmiennych, które sobie inicjalizujesz, ale fajnie, że jest to wydzielone w odpowiedniej metodzie. Masz metodę game main logic. O ile tutaj ta nazwa jest jak najbardziej w porządku, to z tą mam trochę problem. No i teraz, Damian, generalnie nie wiem, jak skończysz. Nie wiem, czy będziesz frontendowcem, backendowcem, czy może nawet QA-em. Nie wiem, czy będziesz pisał w JS-ie, w Javie, w Pythonie, w czymkolwiek. Ale jeśli chcesz iść w programowanie, to mogę ci zagwarantować jedno, że na pewno będziesz musiał nazywać rzeczy, nazywać zmienne i metody. I teraz sztuka nazewnictwa to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bardzo ważna umiejętność, której tak naprawdę uczymy się przez całą naszą programistyczną drogę. Damian w wiadomości do nas pisał, że czytał książkę wujka Boba Czysty Kod i tam jest cały rozdział poświęcony nazywaniu swoich metod i zmiennych. Moim zdaniem nie ma takiej uniwersalnej metody na nazywanie zarówno zmiennych, jak i metod, ale myślę, że dla początkujących taką dobrą, prostą regułą jest następująca reguła. Jeśli masz jakieś zmienne, powiedzmy reprezentujące tutaj jakieś konkretne elementy HTML,
No to podoba mi się to, jak je nazywasz, bo to są rzeczowniki, prawda? One reprezentują coś, co istnieje gdzieś, możemy się do tego jakoś odwołać, coś z tym zrobić. Natomiast funkcje możemy wywoływać. I tutaj ta nazwa, widzisz, jest spoko, bo jest czasownikiem. Mówimy w takim trybie rozkazującym, zależy jak sobie to tłumaczymy, ale ja na polski zawsze sobie to tłumaczę jako taki tryb rozkazujący. Zainicjalizuj zmienne. No i to samo powinniśmy zrobić tutaj, też również nazwać to jako taki czasownik. I możemy to moim zdaniem nazwać na przykład init game main logic. Ma to dużo więcej sensu. I jakby w bardziej bezpośredni sposób mówi nam, co ta funkcja, co ta metoda będzie robiła. I teraz Damian, pierwsze zadanie dla ciebie. Wyobraź sobie, że jesteś tak jak ja osobą, która nie pisała tego projektu, która w niego wchodzi i widzi nazwy zmiennych i metod po raz pierwszy. Zastanów się, czy te nazwy mówią, co dana zmienna reprezentuje, albo co dana metoda robi. Spróbuj je w taki sposób ponazywać, żeby ułatwić jak najbardziej takiej osobie z zewnątrz wejście w twój kod i zrozumienie, co tutaj się dzieje. Tak jak mówię, jeśli uda ci się zostać programistą, zacząć pracę jako programista, w co bardzo wierzę i trzymam za to mocno kciuki, no to nie unikniesz nazywania, więc warto sobie to przećwiczyć. Nie przejmuj się też na początek jakoś specjalnie długością tych nazw zmiennych albo funkcji, na to, na optymalizowanie tego też przyjdzie czas. No poza tym teraz w modzie są takie panoramiczne monitory, także na pewno takie nazwy się zmieszczą. No ale dobrze, przejdźmy sobie dalej. Tak jak powiedziałem, niestety trochę dużo się tutaj dzieje, ale może takim już rozbiciem tej początkowej klasy paradoksalnie zajmiemy się na koniec, bo troszkę tutaj poruszymy jeszcze rzeczy, które może lepiej pozwolą zrozumieć ten problem. Także zobaczmy dalej, co się tutaj dzieje w metodzie initVariable. Stworzymy sobie kolejne instancje tych naszych komponentów zewnętrznych, także tak jak powiedziałem, bardzo dobrze, że wydzielasz sobie tutaj logikę w poszczególne miejsca. No i mamy na przykład tutaj taką klasę board, zerknijmy na nią, no i to jest dokładnie to, co bym chciał widzieć. W miarę prosta klasa z krótkimi, bardzo ładnie opisanymi metodami. Rozumiem, że ta klasa reprezentuje sam board, czyli w zasadzie ten nasz tutaj zielony obszar, czyli jakby stół do gry. Fajnie to wygląda. Byłoby super, gdyby ten twój początkowy plik game.js wyglądał podobnie właśnie do tego, ale spokojnie, za chwilę do tego dojdziemy. Zerknijmy, co mamy dalej. Mamy na przykład tutaj stworzenie instancji klasy dice. I tu jest ciekawie, bo klasa dice jest rozszerzeniem klasy board. Nie będę tutaj już wchodził w to, czy warto używać dziedziczenia, czy nie, bo to jest troszkę temat na totalnie osobny odcinek, ale zastanawia mnie bardzo, że skoro masz klasę dice, która rozszerza klasę board, to prawdopodobnie nie musisz tworzyć osobnej instancji klasy board, bo jeśli z klasy board, powiedzmy, próbujesz wyciągnąć, tam mieliśmy chyba szerokość czy wysokość, prawda? No to możesz to zrobić już na otworzonej instancji klasy dice. Nie musisz mieć dwóch osobnych rzeczy do tego, moim zdaniem. Wracając do klasy dice, to szczerze mówiąc nie do końca rozumiem, co ona robi, bo dice kojarzy mi się z samymi kośćmi, a tymczasem tutaj jest bardzo dużo metod o różnej, naprawdę różnej odpowiedzialności, więc paradoksalnie wydaje mi się, że chyba lepiej by było, gdybyś miał po prostu pojedynczą klasę board, która właśnie to wszystko w jakiś sposób ogarnia, niż nazywał taką klasę dice, bo trochę to jest dla mnie mylące, szczerze mówiąc. Podobnie tutaj na przykładzie nazewnictwa mamy nazwę check overlapping, czyli sprawdź nakładanie się na siebie, ale moglibyśmy też dokładniej w nazwie na przykład napisać, o jakie nakładanie dokładnie chodzi, więc nazwy są kluczowe, no bo tutaj szczerze bardzo utrudniają mi odczytanie i zrozumienie, co w tym pliku się tak naprawdę dzieje. Oczywiście domyślam się, że chodzi o to, jak te kości się tutaj zachowują, jak są rozmieszczane, no ale nie wygląda to już tak ładnie jak w tym twoim pliku board.js, na który przed chwilą patrzyliśmy, więc nie wmówisz mi, że nie potrafisz tak zrobić, bo już wszyscy wiemy, że potrafisz, tylko to jest kwestia po prostu zainwestowania trochę większej ilości czasu w rozbicie tego na takie bardziej granularne składniki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś miał w jednej klasie zaimportowane kolejne klasy.
Metody takie jak get dice, classes, myślę, że to jest lekki overkill, bo zwracasz tutaj po prostu swoją zmienną. Równie dobrze mógłbyś tę zmienną po prostu wywoływać. Tutaj mamy get current dice, to jest inna sytuacja, bo jak wiemy query selector all, on nie zwraca po prostu tablicy, tylko zwraca node list, więc pewnie z jakiegoś powodu chciałeś mieć to, ten current dice zaprezentowany jako po prostu tablica, a nie node list, więc tutaj ten zwrot ma jak najbardziej sens, ale myślę, że ten get dice classes to jest lekkie przegięcie. Wróćmy do naszego głównego pliku game.js i mamy tutaj zaimportowany random number generator. Sprawdźmy, jak to wygląda. I to jest po prostu jedna metoda, która generuje nam losowy numer. No i teraz warto zadać sobie pytanie, czy na pewno musimy to tworzyć w formie klasy i tworzyć odpowiednią instancję tej klasy random number generator. Moim zdaniem niekoniecznie. To mógłby być po prostu zwykły plik JS, w którym masz funkcję i eksportujesz ją sobie. Taki plik JS mógłbyś umieścić na przykład w folderze, zrobić dodatkowy folder helpers i w folderze helpers umieścić folder helper.js i tam mieć po prostu właśnie takie funkcje. Wydaje mi się, że nie ma tutaj potrzeby, żebyś robił to za pomocą klasy i tworzył nową instancję tego random number generatora. Zdążyliśmy się już trochę zaznajomić z kodem, więc myślę, że to czas, żeby wrócić do problemu, o którym już wspominaliśmy i naszej klasy game. Niestety ta klasa jest dość duża. Tak jak powiedzieliśmy, ma 300 linii. Znaczy to, że jest duża pod względem ilości linii, to jeszcze pół biedy, ale jest tutaj naprawdę sporo metod o różnej odpowiedzialności. No i zastanówmy się, jak moglibyśmy to naprawić. W pierwszej kolejności polecałbym Ci takie przeanalizowanie górnolotne swojej aplikacji. Zobacz, to jest Twój pierwszy ekran. Pierwsza część Twojej aplikacji, prawda? Ekran startowy, nazwijmy go jakoś welcome screen. Druga część Twojej aplikacji to już jest cały ten panel gry. I teraz moim zdaniem bardzo fajnie by to wyglądało, gdyby ten Twój wejściowy plik JS, czyli game.js, miał informacje w zasadzie tylko o tych dwóch rzeczach, czyli miał jakiegoś reprezentanta tego ekranu startowego oraz reprezentanta samej gry i zarządzał jakoś komunikacją między nimi, no bo już widzieliśmy, że to, że rozpoczynamy grę, czyli przechodzimy z pierwszego ekranu na drugi, jest ograne w JS-ie, prawda? Czyli co byśmy chcieli tutaj zrobić? Przede wszystkim chcielibyśmy się pozbyć około 250 linii kodu, ale chcielibyśmy stworzyć jakiegoś reprezentanta ekranu startowego, chcielibyśmy stworzyć reprezentanta ekranu z grą i chcielibyśmy powiedzieć, żeby w momencie kliknięcia na ten przycisk start pokazał się ten ekran z grą. Ściągnąłem sobie już Twój kod po to, żebym mógł Ci tutaj troszeczkę podpowiedzieć w formie pisanej, bo zdaję sobie sprawę, że ciężko byłoby to sobie wyobrazić, gdybym miał tylko o tym mówić, więc zaproponuję Ci tutaj taki mały refaktor. Przede wszystkim, jeśli jest to taki Twój plik wejściowy, to myślę, że możemy sobie nazwę tej klasy zmienić na app. Oczywiście musimy to zrobić teraz też na końcu, w ostatniej linii, w miejscu tego wywołania, czyli tutaj też będziemy mieć new app i stałą zmienimy też na app. Żeby nam się nie myliło, to zmienię też nazwę pliku. Więc teraz w naszej metodzie initVariables tak naprawdę nie chcemy widzieć w ogóle tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich zmiennych tutaj reprezentujących już całą naszą aplikację. Chcemy mieć tylko dwie zmienne, czy też dwa pola w instancji naszej klasy. Chcemy, żeby był to welcome screen i chcemy, żeby był to game screen, prawda? Czyli dokładnie te dwie rzeczy, które z perspektywy tego naszego pliku wejściowego są ważne. Pierwszy ekran z formularzem i drugi ekran z grą. Jeśli chodzi o reprezentację tego ekranu startowego z formularzem, to wiem, że w bardzo dużym stopniu jest ona już ukryta w tej klasie players. No bo jeśli sobie tutaj wejdziemy, to zobaczymy, że mamy tutaj właśnie całą logikę związaną ze zmianą ilości graczy. Mamy tutaj też elementy, które są odpowiedzialne właśnie za dodawanie albo odejmowanie od tej ilości. Więc nazwa jest troszkę niefortunna, bo klasa nazywa się Players. My docelowo chcielibyśmy, żeby nazywała się pewnie Welcome Screen, ale zostawmy ją tutaj. Widzimy, że tu już tworzyliśmy instancję tej klasy, więc tego się pozbędziemy.
i przypiszemy tutaj do Welcome Screen nową instancję klasy Players. Powtórzę jeszcze raz, dzięki temu mamy jako Welcome Screen naszą pierwszą część aplikacji. Musimy teraz zająć się drugą częścią aplikacji, czyli tym naszym Game Screenem. Przede wszystkim potrzebujemy utworzyć sobie teraz w naszych komponentach nowy plik, nazwijmy go game.js, no i wyeksportować go jako klasę. I możemy postąpić bardzo podobnie jak w przypadku tej klasy app.js, czyli stworzyć konstruktor oraz metodę init variables. I oczywiście w konstruktorze wywołać tę metodę. Następnie możemy pozbyć się wszystkich tych rzeczy związanych właśnie z całą logiką samej gry, samego panelu i umieścić ją jako zmienne game. No oczywiście docelowo my tak naprawdę tylko przenosimy się lekko z deszczu pod rynnę, no bo tutaj tych zmiennych też jest za dużo, ale zobaczcie, że w pliku app.js teraz zrobiło się naprawdę bardzo przejrzyście, my zaraz będziemy mogli się pozbyć wszystkich tych metod. No i oczywiście tutaj musimy przypisać również do propertiesa gamescreen instancję tej zmiennej game. No i mamy to, co chcieliśmy, prawda? Mamy zmienną reprezentującą nasz welcome screen i mamy zmienną reprezentującą nasz game screen. Teraz musimy jedynie zapewnić komunikację między nimi, to znaczy w momencie, gdy klikniemy w rozpocznij grę, no to chcemy, żeby ten pierwszy screen zniknął i chcemy przejść na screen numer 2, czyli chcemy przejść z welcome screenu na game screen. A więc przejdźmy do naszej metody GameMainLogic, o której już powiedzieliśmy, że możemy sobie ją nieco przemianować, więc nazwijmy ją initGameMainLogic. W metodzie initGameMainLogic tak naprawdę to już nas nie interesuje. Docelowo to powinno wylądować w Game.js. Ja nie będę tutaj tego wszystkiego refaktorował, na razie się tego po prostu pozbędę, ale tak jak mówię, docelowo to powinno wylądować w tej naszej klasie, którą tutaj oddzieliliśmy. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Wcześniej start game button reprezentował nasz game button właśnie, czyli ten przycisk rozpoczynający grę. Jak zerkniemy sobie w kod, no to zobaczymy, że tak to wyglądało. Generalnie chcemy mieć dostęp do tego batona ciągle, ale tym razem z poziomu klasy reprezentującej ten welcome screen, czyli wchodzimy sobie w klasę players i to właśnie tutaj wklejamy ten start game button, prawda? Więc teraz zamiast wywoływać this start game button, no to wywołujemy this welcome screen start game button, prawda? Bo to jest teraz properties instancji klasy players. I to właśnie do niego dodajemy event listener na kliku, który odpala callback, w tym przypadku start game. No i ta metoda tutaj jak najbardziej może już zostać, bo to jest ta nasza logika już tego pliku app.js, czyli odpalanie game screenu w momencie kliknięcia na start game button. No i zobaczmy, co dzieje się w tej metodzie startGame. Nie mamy już propertiesa players, bo to była instancja właśnie tej klasy players, więc to w pierwszej kolejności musimy zamienić na welcome screen. Podobnie tutaj. ThisPlayerNames nie jest już propertiesem klasy app.js, a propertiesem klasy games.js, więc zamiast przypisywać tutaj wartość do ThisPlayerNames, musimy ją przepisać do ThisGameScreenPlayerNames, prawda? Bo to teraz reprezentuje instancję naszej klasy game. Podobnie niżej. StartGameWindow reprezentuje całe okno, całe to nasze początkowe okno, więc ponownie chcemy je umieścić w instancji naszej klasy players. Tak więc nie odwołujemy się już do this start game window, tylko this welcome screen start game window. A jeśli chodzi o wszystko, co widzimy tutaj, to tak naprawdę możemy wynieść to do osobnej metody klasy game.js i możemy nazwać ją, powiedzmy, init game logic.
I dzięki temu, zamiast wpisywać to wszystko w naszym pliku app.js, to możemy po prostu wywołać this game screen init game logic. I najpiękniejsza rzecz, którą możemy teraz zrobić, wszystko to, co mieliśmy dostępne tutaj, może już zniknąć z pliku app.js. Oczywiście docelowo musimy to przenieść do pliku game.js, ale zobaczcie, że to jest tak naprawdę wejściowy plik na naszej stronie i bardzo ważny jest, żeby on był jak najprostszy w zrozumieniu. Bardzo prawdopodobne, że gdzieś tutaj na szybko machnąłem się w przeklejaniu i przepisywaniu, ale mam nadzieję, że pozwoliło wam to zrozumieć ogólny koncept. Starajmy się w miarę możliwości jak najlepiej rozdzielać odpowiedzialność konkretnych klas czy metod. Wróćmy teraz do kodu. Trochę się ugadałem o takiej architekturze, która no ciężko jest wyjaśnić tak naraz. Mam nadzieję, że dałem ci taki drogowskaz, który ci pomoże. Jeszcze spróbuję wyłapać jakieś pojedyncze drobne rzeczy, tak żebyśmy mogli się też skupić na jakichś prostych detalach, które możesz poprawić. Zobacz na tego ifa. W pierwszym przypadku pierwsza wartość jest równa drugiej. W drugim przypadku else if pierwsza wartość jest większa drugiej. No więc zostaje nam tak naprawdę tylko jeden przypadek, w którym to druga wartość jest większa od pierwszej, więc mógłbyś to po prostu zastąpić else'em, nie mieć tutaj ifa z całym tym wyrażeniem, prawda? Na koniec gry, tak jak widzieliśmy, wracamy do tego początkowego stanu i masz tu taką metodę endGameReset. Zobaczmy, co ona robi i jak widzimy, robi ona bardzo dużo. To jest tak naprawdę resetowanie tych wszystkich wartości, to znaczy każdą wartość przywracasz do stanu początkowego, ale jeśli to ma wyglądać tak, jak wyglądało, to znaczy wracamy na początkowy ekran, no to możesz to zrobić dużo, dużo prościej. Wystarczy, że wywołasz tutaj metodę document location reload. Ona przeładuje stronę, więc wrócimy do tego ekranu początkowego. Metoda filter działa w nieco inny sposób. Przekazujesz do niej funkcję. Argumentem tej funkcji jest każdy kolejny element tablicy. Jako zwrot tej funkcji możesz przekazać warunek. I teraz, jeśli konkretny element tablicy spełnia ten warunek, to znajdzie się on w tablicy wynikowej. Więc cały ten kod możesz zapisać krócej w ten sposób. W pliku rules.js masz taką metodę o nazwie openCloseRulesWindow. A wydaje mi się, że słowo toggle, którego używasz dosłownie linijkę niżej, dużo lepiej oddaje to, co próbujesz tutaj zrobić. Także Damianie, podsumowując, przede wszystkim nazewnictwo zarówno zmiennych, jak i metod. W drugiej kolejności spróbuj sobie bardziej popracować nad W drugiej kolejności spróbuj sobie popracować nad rozbiciem tej twojej klasy game, tak żeby jej konkretne metody miały po prostu jak najmniej odpowiedzialności. Oczywiście nie zaszkodzi dodać tutaj więcej klas, nie ma to problemu. Przykładowo, kiedy już będziesz miał tą docelową klasę game, która będzie reprezentowała właśnie ten ekran, który widzimy, no to ja tutaj widzę znowu rozbicie na takie, tak jak w przypadku klasy app mieliśmy ten ekran startowy i ten panel, na który patrzymy, tak tutaj znowu widzę kolejne części, czyli przykładowo pierwsza klasa to statystyki, druga to tutaj ten panel akcji, trzecia to stół do gry, no i czwarta to ewentualnie te zasady, prawda? Także Damian, serdeczne dzięki za przesłanie projektu. Mam nadzieję, chłopaki, że dzisiaj oglądając to czegoś się nauczyliście, coś dobrego udało się nam wam przekazać. Także jeśli ten odcinek się wam podobał, to bardzo was proszę, gdy będziecie widzieli, że ktoś na jakichś forach, grupach facebookowych prosi o review swojego projektu albo o jakieś podzielenie się opinią na temat swojej strony, no to dajcie mu link, zostawcie link w komentarzu do tego filmiku. Jeśli taka osoba zobaczy ten filmik, spodoba się jej ta forma review, którą tutaj robimy, to oczywiście będzie się mogła do nas zgłosić. My bardzo chętnie takie review wykonamy i podzielimy się z nim bądź z nią naszą wiedzą. Przypominam, że żeby zgłosić swój projekt do review, to wystarczy dołączyć do naszej grupy na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie. Tam w poście wszystko będzie dokładnie opisane. A na dzisiaj to już wszystko. Serdeczne dzięki za oglądnięcie do końca. Oczywiście jak zwykle mocno zachęcamy do subskrybowania kanału, tak żeby kolejne filmy was nie ominęły, i do zapisania się na nasz newsletter, dzięki któremu będziecie otrzymywać darmowe źródła do nauki programowania.
A tymczasem to już wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Pa!